Dzień dobry. Dostałam wczoraj skargę, że za mało mnie na Insta. A tak naprawdę napisałam wczoraj pięknego posta o dolinach i nie wiem, dlaczego się nie chcę zaakceptować. Instagram coś ostatnio mówi, że jakieś błędy wyskakują. W związku z tym zamiast posta będzie paszczą, a i zamiast doliny będzie o docenianiu. Cześć dziewczyny, witam Was serdecznie. Ja w drodze na... W lesie jestem już, przyjechałam do mojego lasu. I tak nauczyłam się wreszcie, jak się robi relacje. Wczoraj w nocy. Ja i ten Instagram. Polubimy się na pewno. I tak już wcisnęłam relacje, ale moja Marta mi powiedziała, że relacje to jest tam 4 filmiki po 16 sekund. I tak mówię, nie, no ja to pewnie pogadam więcej. Także... Och, piątek. A jak dobrze mi przypomniałyście, że jest piątek, to w takim razie będzie inny temat. Króciutko, żebym zdążyła się pojogować. Będę do Was więcej wpadać, obiecuję. Natomiast a propos piątku, to wiecie, że piątek, że każdy dzień tygodnia jest, ma inną energię połączoną z inną planetą, w ogóle z kosmosem. I zrobię Wam o tym filmiki. Dobry pomysł. Zrobię Wam o tym filmiki codziennie, przez cały tydzień. Także byście poznały te energie, jakie energie towarzyszą każdemu dniu tygodnia, bo piątek jest bardzo fajny, jest piękna energia Wenus. I czekaj, tak patrzę, jak to jest. Zobaczcie, że w wielu językach piątek jest w ogóle tak, jak to jest, vendredi, tak, po francusku, po portugalsku nie jest tak fajnie, po angielsku jest Friday, też się nie łączy. Natomiast piątek jest energią Wenus i to jest dzień na celebrowanie i to jest dzień piękna i to jest dzień miłości, wszystko, co Wam się kojarzy z Wenus, także... Dzisiaj zachęcam do tego, żeby pocelebrować cały tydzień, żeby docenić siebie, żeby zrobić dla siebie coś miłego, żeby zrobić dla siebie coś pięknego. Piątek jest idealny na kupienie sobie czegoś, na dopieszczenie siebie, na masaż, na randkę. Nie dlatego, że to koniec tygodnia, tylko dlatego, że piątkowi towarzyszy energia miłości, miłości do samej siebie, miłości, właśnie takiego piękna miłości. Także dziewczyny, zwróćcie uwagę, co dzisiaj w ramach tej piątkowej energii miłości i piękna mogłabyś zrobić dla siebie. Ja dzisiaj... ja w piątki nie pracuję. Właśnie dlatego, żeby celebrować. Powiem Wam, jakie dni pracuję, jak będę Wam dawać relacje z pozostałych dni tygodnia. Natomiast dla mnie dzisiejszy piątek to jest zawsze dopieszczenie siebie. Normalnie joga rano, natomiast dzisiaj akurat nie z różnych powodów nie dałam rady. Bardziej fizycznych, bardziej mojego ciała. Moje ciało dzisiaj powiedziało, nie, dzisiaj bez jogi. Także normalnie robię kundalini w piątki rano, jak wiecie, natomiast dzisiaj moje ciało poprosiło mnie, że potrzebuję czegoś zupełnie innego, także idę do lasu, a potem mamy już rezerwację w pięknej restauracji nad samym morzem na lunchek. Puszczę Wam jakieś zdjęcie z tego, albo jakąś... O, relacje! W końcu będzie okazja na relacje! 4 filmiki po 16 sekund. To Wam pokażę, jak wygląda u mnie celebrowanie i jak wygląda u mnie piątek. Jakieś zakupy, czekaj, tak myślę, czy coś. Ja w ogóle ostatnio jestem nieshoppingowa. Powiem Wam w ogóle, że po pierwsze zaczęłam więcej kupować przez internet, a w ogóle nie chodzę do sklepów stacjonarnych. Dla mnie chodzenie w masce jest straszne, więc unikam miejsca. Dopieszczenie siebie. Ja lubię indulge yourself. To jest takie słowo na dopieszczenie.
I a propos zakupów, to zauważyłam taką piękną zależność, którą się chętnie z Wami podzielę, że im bardziej jestem szczęśliwa wewnętrznie. Self-care, wracając do tematu, self-care jest taki dla mnie za toporne. W sensie self-care to jest, zrobię demakijaż wieczorem też. Self-care to jest, takie troszkę dla mnie self-care jako takie jest za bardzo w męskiej energii. Jak, to jest moja interpretacja tego, tak? Jakby jest indulge, jest takim dopieszczeniem, jest takim... Self-care to jest dbanie o siebie, zadbanie o siebie, natomiast dopieszczenie siebie ma jest dużo bardziej smakowite i dużo bardziej miękkie. Także wracając do zakupów, im bardziej jestem szczęśliwa, tym mniej potrzebuję. I to nie jest taki minimalizm. Ja nie mam tendencji minimalistycznych. Ja lubię piękne rzeczy, uwielbiam i pewnie nie dojdę do poziomu takiego, że będę miała bardzo, bardzo mało, bo ja lubię rzeczy, które są po prostu ładne. Więc natomiast czuję i widzę, że naprawdę mam dużo większą ochotę na doświadczenia i na doświadczanie nowych rzeczy, aniżeli na posiadanie nowych rzeczy. Czujecie różnicę? I naprawdę mam więcej takiego dziecka w sobie, że wow, żeby tu z tego spróbować, tamtego i tego doświadczyć, tamtego i tu, i to zobaczyć, i to zaliczyć, i to posmakować. Natomiast dużo mniej ochoty na posiadanie kolejnych przedmiotów, czy to ubrań. Naprawdę, pod tym względem zupełnie odeszło. Natomiast czy zakupy są żeńską energią? Wszystko może być w żeńskiej i w męskiej, zależy jak do tego podejdziesz i jaka jest twoja intencja. Ostatnio robiłam o tym nagranie na grupie Powerful and Feminine i tam mówiłam o masażu. Akurat wyszłam z masażu i mówiłam o tym, że masaż może być w męskiej i może być w żeńskiej energii. Ale to o tym Wam zrobię jak nagranie jakimś innym, jakiegoś innego dnia. Bo to też fajny temat. Także piątek, energia Wenus, energia miłości, dopieszczania się, dopieszczania innych też. Także miłość do siebie i dzielenie się miłością. Energia piękna, doceniania. To jest bardzo ważne, dziewczyny, bo zobaczcie, że my zazwyczaj, nawet jak coś robimy, to zazwyczaj mamy taką tendencję do tego, żeby myśleć o innych. I to jak zarabiamy, no to najpierw na dzieci, męża i dom, a gdzie ty? I tego mnie nauczyła jedna z moich mentorek, celebrować i świętować. Klaudyna, dzisiaj masz urodziny? No to super, gratulacje, wszystko najlepszego. I to świętowanie, to celebrowanie i to docenianie siebie. My chcemy, żeby inni nas doceniali, żeby cały świat nas doceniał, żeby szef i chłopak i wszyscy dookoła. Jeżeli sama nie docenisz siebie, to nie dostaniesz tego od innych. Także piątek jest idealnym dniem do tego, żeby poświętować, pocelebrować. Spojrzeć na ten cały tydzień. Przebić sobie piątkę, powiedzieć, kochanie, świetna byłaś w tym tygodniu, zobacz, jakie piękne rzeczy zrobiłaś, zobacz, udało ci się to i to i to. Zasługujesz na nagrodę. Także niech każda z Was sobie pomyśli, na jaką nagrodę sobie dzisiaj chcesz dać z okazji piątkowej energii Wenus. I do dzieła, dziewczyny. Napiszcie później w komentarzach, co sobie dałyście na koniec w ten piątkowy dzień, w jaki sposób celebrowałyście, w jaki sposób dopieściłyście siebie. Jestem bardzo, bardzo ciekawa waszych pomysłów i tego, co dla siebie dzisiaj zrobicie. Całuję. Piątek, rozpieszczenie, początek. Jak to ładnie brzmi. Całuję bardzo, bardzo mocno, dziewczyny. Przypominam o challenge'u. Ja tego ogłosiłam go głównie na grupie facebookowej, bo tam będzie ten live, będzie wywiad. Obiecałam wywiad z moim Amore, z moim partnerem. I jak na Instagramie klepniemy 5000 subskrypcji.
Także ja się nie mogę doczekać tego wywiadu, bo ja go będę, czyli wy go będziecie przepytywać, a ja przy okazji też się czegoś nauczę, czegoś dowiem się o nim pewnie, czegoś nowego. Także ja się nie mogę doczekać tego wywiadu. Wiem, że wy też się nie możecie doczekać. Mamy chyba ile? 3,5 tysiąca, także i to w tydzień? Chyba z 700 subskrypcji doszło, także dzielcie się mną, przekazujcie dalej i jak będziemy miały 5 tysięcy, to zapraszam na grupę facebookową i na wywiad roku. Przy okazji poznacie mojego mężczyznę, bo ja wiem, że jesteście bardzo jego ciekawe. Całuję mocno, buziaki. O, ile serduszek. Dziękuję. A propos doceniania i wdzięczności. Piękny dzień dzisiaj na docenianie i na wdzięczność siebie, innych też, ale dzisiaj poświęćcie to sobie, bo my jesteśmy dużo łatwiejsze, dużo łatwiej nam idzie docenianie innych, aniżeli samych siebie. Także dzisiaj skup się na sobie. Niech to będzie twój dzień dopieszczania i doceniania samej siebie. Jay-Z, obiecałam, że będę więcej. To twoja zasługa. Wczoraj dostałam wiadomość, że za mało mnie na Insta. Także dzisiaj samego rana przyjęłam na klatę i jestem. Buziaki dziewczyny, miłego dnia, miłego celebrowania. Pa, pa.